Dobra, siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym przejedziemy się tajemniczym sprzętem. A jakim? A no takim, Yamaha Big Bear. Chyba 350. Jak coś, no to mnie poprawcie. Nie dopytywałem się co do pojemności, ale chyba 350. No, będzie do naprawy takie serwisu, serwis podstawowy. Regulacja, nieregulacja i tego typu sprawy. On se tu już u mnie chwilę pochodził, więc jest rozgrzany. Dolejemy paliwa, przejadę się, zobaczymy jak napędy chodzą. Czy coś tu nie wyje, czy nie rzuca, nie bije na kierownicy, żebym ogólnie wiedział co dalej grzebać. A przy okazji jak się przejadę, no to będziecie tutaj co nieco widzieć. To będzie, nie wiem czy się ogólnie będą pokazywać odcinki z tego. Możecie się wypowiedzieć w komentarzach. Ewentualnie wam ponagrywam co nieco. To będzie taka robota, jakby to można powiedzieć, z doskoku. Ja będę miał chwilę czasu, no to coś tutaj dudnę przy nim. Tyle. No tyle no, nic więcej. Dobra, dolewamy paliwka i jedziemy póki jeszcze deszczu nie ma, bo zaraz ma lunąć, a jutro ma być cały dzień deszcz. Więc zajmę się turbo projektem. Dajmy mu trochę paliwa. Mam nadzieję, że po drodze nie stanę. Jest przynajmniej taka nadzieja. Nie wiem ile to boli. Mam nadzieję, że niedużo. To wszystko kwestia regulacji. Jak motam paliwa. Jak mu paliwa, nikt nie stanie czasem. Oczywiście, jeśli się wam podoba, koniecznie łapeczka w górę. Jeśli wam się nie podoba, łapeczka w dół. Możecie też napisać, co wam się nie podoba, a co się wam podoba. Tak, żebym wiedział, co robić, a czego nie robić na odcinkach. Dobra, palmy go. Trochę się akumulator podładował. Procedura odpalania. Włączamy mu zapłon. Przycisk na run. On, off. Tak jest włączone. I guziczek. A jeszcze ostry deczka. Jeszcze kranik trzeba otworzyć. W miarę chodzi. Dobra, skrzynia jest tu półautomatyczna. Wybieramy sobie szybkie, wolne biegi. Ja oczywiście wybieram sobie szybkie. Wsteczny jest, widzę, że w lewarku. U mnie w moim Kawasaki jest w lewarku u nogi, a nie w rączce. Jest troszeczkę inna budowa, ale kład jest tej samej gabaratury, więc pasuje mojego kłada wreszcie zrobić. Dobra, no i biegi jak w motorze. Tylko z tego co widzę, to sprzęgło jest do ustawienia. Bo siepie przy zmianie biegu. O, siepie strasznie. Chociaż teraz mniej, bo się olej rozgrzał. Widzę, że sprzęgło pierwotne bierze dobrze. Dobra, jedziemy. Bujeczka. Biegi wchodzą. O, ja jestem pieron. Ale siepie kierownicą. Trzeba uważać. Redukcja. Nie dopala paliwa. Kureczka.
Nie dopala paliwa. Paliwo się zbiera wydechu. Po przygazowaniu. Dobra, wracamy. Bo zaczyna padać. I dojechałem daleko. Nie mów się, że świeca padła. Co jest grane? I dojechałem daleko. Są dwie opcje. Albo świeca padła, albo coś z modułem. Nie wiem, czy się będzie odzywać. Dajmy mu ssania może trochę. Mógł się gaźnik przytkać. Dobra, tyle. Będę musiał zapchnąć do domu. Jak zaczął strzelać z wydechu, też było wiadomo, że coś jest nie tak. Dobra. Obadajmy temat w domu. Szkoda baterii. Ojej, ojej. Zalało chyba świecę. Cicho! Dobrze, że jest lekki. W sensie do pchania. Ojeju. Nie spodziewałem się. Specjalnie dobrze, że nie pojechałem dalej. Ale jak zaczął już strzelać z wydechu, to już było widać, że coś jest nie tak. Zrobimy tak. Ojeju. Pan MRF musi kłada pchać. To jest Yamaha, to się nie powinno zepsuć. To nie powinno stanąć. Ale chyba świeca siadła. Jest duże prawdopodobieństwo. Z tymi kładami. Oj, dobrze, że to nie ma 4x4. Bo bym kurde nie upchnął. Dobra, widzimy się na miejscu. O kurde, ale się zdyszałem. W tym momencie wiem, jak się czuje projekt Cross Enduro. O kurczę, tylko ja mam troszeczkę cięższego kłada, ale mam lepiej, bo nie muszę pchać po śniegu, tylko pchałem po kamienistach albo po asfalcie. O ciepier. O ty, dziadzie ty. Chodź to górna ty. No jak widzicie, no nie bez powodu do mnie trafił. Z tyłu sztywna oś, dobry bieżnik. Nie ma układu różnicowego. O kurde. Pierona poniosę z tyłu, narzucę. Łopcz tu do tatusia. Przypakowałem. Nieźle. Dobra, dajmy do tyłu jeszcze.
O, ciedzianie. O, kawał żelastwa. O, cię gwint. Dobra, jeszcze na tym odcinku sprawdzimy moje pierwsze podejrzenie, czyli świeca. Jak słyszeliście, waliło ostro paliwem we wydech i dopalało to paliwo, bo już tak czułem, że coś tam zaczęło siepać. O czym wątpię, żeby wypalił tyle paliwa. Tyle co wlałem, nie? I zaczęło mu brakować. Dobra, ściągmy tą świecę, zobaczmy, czy jest iskra. Się zaczyna robić, tak żeby kurde fajki wydechu nie dotknęła. Dobra, popuśćmy świecę. Ops. W Kawasaki to fajny miałem schowek. I tam woziłem sobie takie zapasowe świece. O, i tamtym kładem to nie psuł się, ale wolałem zawsze mieć. Bo w lesie nie upchnę 300 z 4x4. Kurde, 280 kg tam to waży. No. Podlewało go. No niby jest spalanie w miarę. Jest trochę bogata mieszanka. Tylko że świeca nie jest mokra. To mnie martwi. Chyba bo dlatego, że dobrze chytał, nie? No nie wiem. Albo gaźnikiem się coś stało. Podlewa go za mocno. No nie wiem. Dobra, daj mi mu zapłon. Zapłon. Dobra. Sprawdźmy, czy jest. Tak, musicie chwileczkę poczekać, bo nie dam rady tak dwoma rękami. Dobra, sprawdziłem, iskra jest, ale jest też kwestia taka, że mogła ta iskra wrócić ze względu takiego, że świeca ostygła. Bo miałem takie przypadki, więc dobra, założyłem z powrotem świecę, włączamy zapłon, zobaczymy, bo teraz powinno zapalić raczej. Bo był nadmiar paliwa, czyli paliwo na pewno dochodziło. Ze względu takiego to biorę to krokiem dedukcji, jak Sherlock Holmes. Czyli jak napierdzielało tyle paliwa, że aż w wydechu się dopalało, to znaczy, że paliwo dochodziło. Więc teraz też na pewno będzie dochodzić paliwo. A iskrą był problem. Czyli mi się wydaje, że jak mu ładowałem tutaj ostrzej, no musiałem tak zrobić, no zaraz będzie się rzeźć, że niszczę sprzęt albo coś w tym stylu. Musiałem mu trochę przywalić na gazie, żeby też sprawdzić, jak to pracuje przy wyższych obrotach, jak biegi wchodzą i tego typu sprawy. No, jechałem z głową. Na pewno temu sprzętu nie zaszkodziłem. Dobra, spróbujmy odpalić. Dobra, jest włączone. Uwaga i... Chodzi! Mi się... No, czyli wychodzi na to, że... dobra, bo dalej to od temperatury może świeca odświrować. Ale coś jest ze świecą. Jest, moja teoria jest taka, że jest coś ze świecą, bo teraz widzicie, ostygła, odpalił odszczała, pochodziło chwilę, dogrzało ją z powrotem i zaczyna świrować znowu świeca. Dobra, więc świeca na pewno pójdzie do wymiany. Gaźnik będę musiał rozebrać, jeszcze dla pewności przeczyścić dyszę. Tam nie będę rozbierał raczej membrany, tam nie będę grzebał, bo nie wiadomo ile ten, kiedy to było rozbierane. I może się stać tak samo jak u mnie w kładzie, czyli u mnie na przykład nie było rozbierane przez 20 parę lat moim Kawasaki. No i membrana się rozsypała, nie? W sensie była tak sklejona, że podczas rozklejania na gaźniku no, uszkodziła się. I potem był problem, bo nie dostałem takiej membrany do mojego gaźnika z Kawasaki. Więc tutaj tak samo raczej nie będę się do membrany dobierał, ale wyczyszczę wszystkie dysze, przedmucham w miarę możliwości wszystko. Olej z właścicielem rozmawiałem, więc olej pójdzie do wymiany. Z tego co widzę na deklu, to wchodzi tu ponad 2 litry oleju. No zgodzę się z tym raczej, bo u mnie w moim Kawasaki wchodziło 2200. Tutaj wchodzi 2 chyba 800 albo 2500. Zaraz zobaczymy jeszcze. Nie pamiętam ile tu wpisało. Wchodzi oleju, zaraz wam powiem. 2400. 2400 oleju wchodzi do silnika. Więc tyle zalejemy. Zobaczymy, gdzie, czy to w ogóle ma gdzieś filtr oleju. Będzie trzeba taki dobrać i wymienić. Będzie sprzęgło do podregulowania, bo na zimnym silniku strasznie szarpie. Czyli po prostu jak się wrzuca bieg. Tu mamy 2 sprzęgła dla osób, które się nie wiedzą. Nie mamy w ogóle żadnego sprzęgła przy ręce, jak widzicie. Nie mamy żadnego sprzęgła w ręce. Mamy sprzęgło w lewarku, zespolone z lewarkiem.
Tu jest sprzęgło wtórne. Sprzęgło pierwotne mamy tutaj od tej strony. Jest, tu jest magneto. Dobrze mówię? Tu jest chyba magneto od tej strony. To tu będzie sprzęgło pierwotne. Jest taki dzwon duży, gigantyczny dzwon. A tu jest sprzęgło wtórne w tym miejscu. Nie wiem, czy będzie widać. Nie wiem, czy mówię prawidłowo to nazewnictwo. Możecie mnie poprawiać, nie poprawiać. Ale tak tu jest, bo już widzę, że silnik jest podobnej budowy jak w moim Kawasaki. Dobra, jest ciemno, nie będę wam za bardzo to truł. Tyle będzie w dzisiejszym odcinku. Plany są jakie są plany, takie są. Sprzęt przepalony, wiem na czym stoję, wiem mniej więcej gdzie patrzeć. Zbiera, chodzi fajnie, no 300 chyba 50 to jest. Takie są podejrzenia, moja 300 troszeczkę słabiej idzie. Tylko, że ja mam 4x4, więc mosty zabierają, przedni most zabiera wpiero na mocy. Więc do następnego. Trzymajcie się, na razie, hej!